Witajcie. Na jednym z wcześniejszych odcinków pokazywałem wam próbówki z podłożem tutaj z gliny wyłożonym, do których przenosiłem ostatnio większość swoich kolonii. Nawet te, które trafiały do hibernacji. I teraz pokażę wam krótki filmik, jak to bardzo prosto sporządzić. No ale żeby nie ograniczać się tylko do krótkiego materiału, pokażę wam również, jak dokładam do tego wkład z kory palmowej. W tym celu przygotowałem sobie już kilka probówek. Wodę uzupełniam w stojaczku do wysokości tutaj 4,5, no 5 cm, mniej więcej, żeby była jednakowa. To, na co warto zwrócić uwagę, żeby tą watę w miarę równo dobić do tutaj, momencik, tutaj do tego poziomu, żeby nam żadne włókna nie wystawały na górę, ponieważ ta glina równo nam się nie rozprowadzi. Co warto zrobić? Po nalaniu odstawić na kilkanaście minut w jakimś takim przewiednym miejscu. Może się zdarzyć, że gdzieś na ściankach tutaj pozostaną nam resztki wody. Ważne, żeby nam to odparowało, żeby nam glina się do tego nie przyczepiała. Przygotowałem sobie również trzy rodzaje włókna palmowego, które w tym przypadku tego będziemy akurat kroić nożyczkami. Jest tutaj włókno, które jest bodajże, to odrzucimy, to odłamiemy, jest prasowane. Ono jest w miarę elastyczne, ale przed samym włożeniem pokażę wam, co trzeba zrobić. Drugie to jest włókno jeszcze z pozostałościami tej kory. Ono jest mniej elastyczne, zobaczcie, ale się wygina. Ono dodatkowo się rozwarstwia, ale za to, zobaczcie, o wiele prościej ulega tutaj odkształceniom i będzie nam to łatwiej włożyć do próbówki. Trzeci rodzaj to już jest sama kora palmowa. Ona jest dosyć twarda i przy mocniejszym naciskaniu, jak słyszycie, te trzaski może pękać. To te kawałki namoczymy sobie uprzednio w wodzie, żeby łatwo je ukształtować i wsunąć do próbówek. Do przygotowanej szklanej takiej miseczki nalejemy odrobinę wody i wysypiemy kilka włókien. Jak widzicie, mam różne długości. O, zobaczcie, to jest na tyle elastyczne, żeby tego właśnie chce się połamać. I po prostu zanurzymy to w wodzie. Właściwość kory jest taka, zobaczcie, że ta woda po prostu nie przylega równomiernie, tylko będzie nam ściekała. Ale warstwa, która jest między tymi dwoma zwłokniałymi częściami, tej wilgoci nam nabierze i pozwoli to nam ją kształtować. Dobra, wrzucam trzy kawałki i odstawiamy na bok na kilkanaście minut, żeby nam się namoczyło. Najistotniejsza część, czyli przygotowanie próbówki z bazą z gliny. Mam próbówkę 16 na 160 mm, czyli powiedzmy standardową. Tak? Nie robię tego w 15 na 150, ponieważ większość podłączeń, które mam, jest właśnie o tej średnicy. Tu mam przygotowaną, zobaczcie, w słoiczku glinę mieloną. Do tego będzie nam, przynajmniej dla mnie, niezbędna szpatułka dentystyczna, którą będę nabierał sobie określoną ilość tej gliny, którą wam pokazałem. Mniej więcej wiem, jaką ilość powinienem nabrać, także będzie mi się to w miarę szybko robiło. Dobra, cała filozofia w tej bajce jest taka, żeby... Ok, nabieramy
niewielką ilość, dla mnie to jest tyle, i żeby ustawić probówkę pionowo. I teraz tą ilość gliny, którą mieliśmy przygotowaną, po prostu wysypujemy od góry. Ta glina nam się powinna równo rozprowadzić i zakryć całą powierzchnię waty. W tej chwili glina jest jeszcze sucha, ale za kilkanaście minut powinna nam podejść ładnie wodą i być równomiernie nasączona. Od tego momentu warto próbówkę postawić w pionie, żeby nam cała ta glina, którą rozsypaliśmy, nie rozsypała się na bok. Jeżeli widzicie, może zrzucimy, zobaczcie, na zewnętrznych krawędziach woda już podchodzi i nasiąka. Nie jest to długi proces, ale warto te kilka chwil poświęcić na to, żeby woda związała tą glinę nam na wacie. I tak będziemy postępować z każdą następną probówką. No jak widzieliście, nasypanie tych kilku próbówek nie nastręczało większej trudności, nie zajęło dużo czasu. Ta próbówka, którą pierwszą napełniliśmy, jest już próbówką gotową. Zobaczcie. Dobra, w ten sposób. Mogę ją obracać. Nic mi się z niej nie wysypuje. Weźmy drugą próbówkę. Zobaczcie. Połowa obszaru już podciągnięta wilgocią. Nastąpi zaraz chwilę, to w drugiej połowie. Trzecia próbóweczka już niemal cała naciągnięta wilgocią. Ważne jest to, żeby po napełnieniu takiej próbówki już tej gliny niczym nie dotykać. Nie daj Boże wacikiem albo jakimś pręcikiem metalowym, ponieważ ta glina po prostu Wam się do tego przyklei i rozbawicie wszystko to, co z takim trudem zrobiliście. Czwarta próbówka, zobaczcie, już jest pociągnięta. Tutaj macie efekt tego, przyklejona glina, ponieważ cała woda nie odparowała, a pozostałości, czy tam pyłki tej gliny, którą wsypowaliśmy, przykleiła się tutaj. Jeżeli to jakoś potem zakryjemy, to nie ma najwyższego powodu. Myślę, że estetyka tutaj nie jest priorytetem, tylko funkcjonalność. W międzyczasie przygotowałem sobie przygródki korkowe z korka ekspandowanego o średnicy, które umożliwi mi włożenie do próbówek, a żeby zatkać komory, które za chwileczkę stworzymy. W pierwszej kolejności zaadaptujemy korę tą, którą namaczaliśmy. Zobaczcie, jaka ona jest elastyczna. Tak wygląda kora palmowa, która jest nasączona przez kilkanaście minut w wodzie. Ani w jedną stronę, ale w drugą. Nie słyszycie żadnych czaszków. Kora jest przygotowana do zaaplikowania do próbówki. Dobra, odkładamy sobie gdzieś tutaj na bok pierwszą próbówkę, tą, którą tutaj mamy przygotowaną. Cała filozofia to wsunąć to do środka i dosunąć tą korę do końca zaaplikowanej tutaj gliny. Tak wygląda próbówka z tutaj tym czopkiem z gliny, komorą z włókna z kory palmowej. No i teraz najprostsza rzecz. Przygotowanie pierwszej próbówki zakończymy wsunięciem przegrody korkowej. Mam przygotowaną próbówkę odpowiedniej średnicy i dociskamy sobie do końca. No i w ten sposób przygotowaliśmy sobie próbówkę
z komorą, do której przeniesiemy mrówki. Oczywiście ja te mrówki już mam przeniesione i tam mignęły Wam na pewno te kawałki materiału, gdzie leżały te trzy gotowe próbówki i każdą taką przygotowaną próbówkę już zasiedloną przez mrówki później Wam pokażę. W drugim przypadku weźmiemy sobie tą korę, która już jest naturalnie, powiedzmy tak, wygnieciona. Korę tą dosyć, ona się tak, zobaczcie, nam rozwarstwia, ale jak zobaczycie, nie każdy kawałek da się tak łatwo rozedrzeć i im bliżej tej twardej części tutaj na spodzie będzie to niemożliwe. Dlatego ja sobie wykroję z tego, powiedzmy, kawałek około 5 cm. Tutaj można sobie docinać długość taką, jaką chcecie i szerokość, jaka powinna być. Ja z reguły biorę około 2 cm i dla mnie to jest optymalna ilość, żeby zapełnić próbówkę i żeby jeszcze było troszeczkę widoczności. Bierzemy naszą próbówkę i naszą korę i tak jak w poprzednim przypadku wkładamy ją do próbówki. Ona dosyć łatwo nam się tutaj będzie odkształcała i wypełniała próbówki, także nie ma konieczności dociskania. Potem do ścianek, tak? Oczywiście o tym mówię, tak? Dociskam sobie w ten sposób. No, zdecydowanie widzicie, że ta struktura tej kory jest całkiem inna. Ta warstwa, która była na wierzchu, no, częściowo się rozwarstwiła. No i pozostało tutaj te włókna. Z drugiej strony wygląda podobnie. I tak samo jak w przypadku pierwszej próbówki wkładamy grudkę korkową i zamykamy. I mamy przygotowaną kolejną próbówkę. Im dłuższą próbówkę wybierzecie, tych przegród możecie robić po podobnej wielkości więcej, przegródek wkładać więcej. Ten pasek, który tutaj macie, ten powiedzmy 5-centymetrowy, można skrócić na 2 cm i na tym obszarze, który widzicie, wyjdą nam dwie takie komory. Ja robiłem jedną, żeby wszystkie mrówki były skupione w jednym miejscu. No i trzeci przypadek, sprasowana kora, a może bardziej włókna kory. One są dosyć twarde i tego za bardzo nie ma jak przełamać, dlatego ja sobie wykroję kawałek, powiedzmy taki z 4 cm. Ważne, żeby to wkładać wzdłuż biegnących włókien, czyli tak zaginanych, a nie w drugą stronę, ponieważ wszystko połamiecie. Szerokość znowu 2 cm. I żeby nam to się jakoś w miarę łatwo wkładało, ja po prostu wkładam to na chwilę tylko do wody. I zobaczcie, jak łatwo nam to się będzie kształtowało. Czy w jedną, czy w drugą stronę. To zostawiam. Przyciąłem je w tą stronę, co trzeba. Dlatego muszę przyciąć jeszcze jeden kawałek. Dobra, 4 cm. Odkrawam te małe rzeczy. I zrobimy pasek 2x4 cm, wrzucamy sobie go do wody, żeby nam wilgotniał szybciutko. Zobaczcie, moment, już jest odkształcone, ale w przypadku tego rodzaju kory nie przykładamy jej do gliny. Powinno to być w miarę jak najbardziej suche, ponieważ ten element jest dosyć, powiedzmy, podatny na pobieranie wody i może nam tutaj dojść do zapleśnienia. Osobiście wezmę ten kawałek, który nie był namoczony i umieścimy go w naszej kolejnej próbówce. Mieliśmy ostatnią próbówkę, której ostatnią napełnialiśmy.
I pierwsze co robimy, to biorę przegródkę korkową, którą mam przygotowaną. Znajdźmy naszą probówkę do dociskania, dobra, do dociskania korka i dociskamy sobie ją do tej długości. Ja założyłem sobie kawałek wężyka silikonowego, czy tam PCV na próbówkę 10 mm tutaj, żebym wiedział standardowo, dokąd mam docisnąć. Bierzemy nasz kawałek kory. On się nam odkształci, no ale nie tak dobrze jak te namoczone z wodą. Dosuwam go do korka. Jakimś metalowym drucikiem, mam tutaj przygotowany, lekko dociskam, odkształcam. Biorę kolejną korkową przegródkę i zamykam naszą komorę. I do tak przygotowanych próbówek można zacząć przenosić sobie swoje gatunki mrówek. Dla mnie kora palmowa no to chyba jest najbardziej optymalne rozwiązanie dla gatunków z Azji Południowo-Wschodniej albo z Ameryki Południowej. Pokażę Wam, jak sobie mróweczki tutaj ładnie zaadaptowały to środowisko w każdym z trzech przypadków. Przygotowane próbówki trzymam sobie nadal w pionie. Zamknąłem je watą, żeby żadne tutaj badziewie nie dostało mi się do środka. A po pokazaniu Wam mróweczek już zaadoptowanych, będę sobie tutaj przynosił kolejne gatunki. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym adaptacjom. Pierwsza to jest adaptacja z pełnej kory palmowej. Cało tutaj to wypełnienie i wszystkie te mróweczki zrobiliśmy na przykładzie Componotus Cobarensis. O, tak będzie lepiej widać. Jak widzicie, mrówki są w komorze przygotowanej przez nas. Super. Odkładamy. Bierzemy naszą drugą kolonię. Dobrze, zróbmy tak, żeby było lepiej widać. Również Componotus Nicobarensis. Kolonia troszeczkę mniejsza. Myślę, że jest 10-20 robotnic. I wszystkie robotnice z potomstwem w komorze. Zaraz tutaj przy wylewce z gliny. Tutaj na środeczku, czy na środku, jak wolicie, pozostałość po wilgoci, która nastąpiła po niewysuszeniu ścianki z wody podczas napełniania próbówki. No i za szybko wsypaliśmy glinę, która nam się tutaj przykleiła. Dla mrówek to nie jest na pewno istotna różnica. My osobiście tam wizualnie takie rzeczy irytują. Jak widzicie, koncepcja sprawdzona. I od razu sobie przygotuję w tą stronę, żeby było lepiej widać. Kolonia wpisana jako 10-20. I to jest ten ostatni przypadek, gdzie to tłoczone, czy po prostu prasowane włókno z kory palmowej włożyliśmy tutaj w tym przypadku suche. Zrobiliśmy przerwę na komorę z największą wilgotnością i komorę z drewnem. Jak widzicie, mrówki nie wybrały komory z największą wilgotnością, czyli tutaj teraz przy wacie, ale tej wyłożoną korą palmową. No zobaczymy, jak to będzie nam się rozwijało na przestrzeni następnych kilku dni. Może mrówki przeniosą się tu właśnie do tej komory, gdzie jest większa wilgotność. Powiem Wam, że na początku byłem troszeczkę zdziwiony, ale widać preferencją kolonii był wybór otoczenia, czyli formy i materiału, w którym będzie gniazdo się znajdowało,
a nie w pierwszej kolejności wygodność. Ciekawe spostrzeżenie. Przygotuję sobie w ten sam sposób próbówki z tych dwóch innych rodzajów kory palmowej i zobaczymy, czy nastąpi taka sama adaptacja. Jeżeli chcielibyście zobaczyć właśnie taki materiał, dajcie swój głos. Jeżeli chcecie zobaczyć materiał z nowymi adaptacjami gniazd takich próbówkowych, napiszcie komentarz. Nie zapomnijcie zasubskrybować, skomentować i polubić. Dziękuję za poświęcony czas. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!